Staraj się mocno nie ruszać kierownicą, dobrze? Mhm. Na razie jest bardzo miło. I w najbliższym dozwolonym miejscu zawrócisz. Co trzeba zrobić? Zatrzymać się. A zatrzymanie jak robimy? Co trzeba wcisnąć, żeby nie zgasł samochód? A zgasł? Sprzęgło i hamulec. Tak, a czego zabrakło? Sprzęgła. Sprzęgła. No to, że wciskam hamulec. Mhm. Bez sprzęgła, ale to dobra. Lepiej w takich warunkach? Oczywiście, że tak. Krzyki, ryki? Widzisz? Ja po prostu miałam zły dzień. Przepraszam bardzo. No nie przepraszam, już przeprosiłaś, wystarczy, jedziemy. No. Tak rozzastanawiałam się nad twoim zachowaniem. Wiesz, bo to jest nienaturalne, ty jesteś młodziutką dziewczyną, a ty masz tyle agresji w sobie, wiesz, tyle takiego, no jakby tworzysz konflikt. No, ponieważ my wszyscy denerwują, od zawsze. Ale to co takiego się wydarzyło, że ty jesteś tak negatywnie nastawiona do ludzi? No, ja byłam w ośrodku długo i po prostu ja już mam stamtąd takie wrażenie, że ktoś mi coś narzuca. Ale w jakim ośrodku? W wychowawczym. Dlaczego tam trafiłaś? Bo wcześniej zaszłam w ciążę. Ty masz dziecko? Tak. Ale to... Zaszłaś w ciążę, dlatego trafiłaś do środka, bo zaszłaś w ciążę wcześniej? No, bo tam się pokłóciłam z mamą, jeszcze wcześniej miałam kuratora. I trafiłam do takiego ośrodka, gdzie niczego nie mogłam praktycznie. No i zaczęłam z niego uciekać. To ile miałaś lat, jak urodziłaś? 16. A to ile ty masz teraz lat? 18. 18. Masz dziewczynkę czy chłopczyka? Chłopczyka. Chłopczyka. To gdzie mieszkacie? Chłopczyk jest w domu dziecka i staram się go odzyskać. A masz w ogóle kontakt? Masz tak, odwiedzam go, ale bym co wolałabym o tym nie rozmawiać. Wiesz, te emocje musisz, jedziemy. Wiesz, ja próbuję zrozumieć twoje zachowanie, żeby nam się tutaj lepiej jeździło, tak? Bo ja nie wierzę, że człowiek jest agresywny, jak nie ma powodów. Rozumiesz? A to widać, że ty masz po prostu za duży bagaż, jak na taką młodą dziewczynę dzwoni. I nie zaśmiecaj to tym krzykiem. Wiesz, o co chodzi? Do dzieła. Masz plan i do dzieła, okej? Okay? I trzeba go zrealizować. Wiesz, to jest duża szansa, że zdasz prawo jazdy. Tylko odpowiednie nastawienie. Dużo spokojniej. Dziewczyny nawiązały kontakt. Teraz już tylko do przodu.